Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski. Ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich: gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Mam wrażenie, że coraz mniej ludzi jest zdolnych do zostawienia wszystkiego i pójścia za Jezusem. Zdaje się to potwierdzać spadająca liczba powołań. Wolimy życie komfortowe, opływające we wszystko. Duch hedonizmu coraz częściej opanowuje również nas, chrześcijan. Jezus tymczasem przypomina nam, że nie da się iść za Nim, jeśli się nie oderwie swojego serca od dóbr przemijających. Potrzebujemy prostoty w sposobie życia, mówienia i działania. Potrzebujemy stać się jak dzieci, całkowicie zależne od Boga Ojca i Jemu we wszystkim poddani. Jeśli Bóg z nami, cóż przeciwko nam? Czyż może nam czegoś zabraknąć, jeśli w Boże ręce oddamy stery naszego życia? Tymczasem obecny styl naszego życia tak często pokazuje, że brak nam zaufania Bogu, że brak nam wiary w Jego boską opatrzność. Wiara potrafi zdziałać cuda. Apostołowie nie mieli zbyt wielu środków do dyspozycji. Nie posiadali wyrafinowanych środków medycznych, lekarstw, urządzeń diagnostycznych czy zaawansowanej terapii. Wystarczył im olej i wiara. Namaszczali chorych i modlili się za nich, a chorzy odzyskiwali zdrowie. Do pełni szczęścia potrzeba tak niewiele. A jaka jest moja wiara i moje zaufanie Bożej opatrzności?